Aluminium dzięki swoim właściwościom jest pożądany na drodze do neutralności klimatycznej. Jest niezbędny chociażby do rozwoju energii odnawialnej czy elektromobilności. Jednak nasze kęckie aluminium z uwagi na sposób wytwarzania jest szczególnie zielone. We własnej odlewni prowadzimy bowiem wtórny wytop z 70% udziałem złomu we wsadzie. Recyklingowi poddajemy 100% odpadów aluminium wytwarzanych w spółkach grupy, jak również złom zakupiony z rynku pokonsumencki, który zakończył już cały cykl życia. Odzyskując aluminium, zakład oszczędza 95% ilości energii niezbędnej do wyprodukowania metalu pierwotnego, jak również eliminuje zanieczyszczenie do powietrza i wody. Nasze profile wyciskane z tego aluminium charakteryzują się niskim śladem węglowym wynoszącym 3,3 kg ekwiwalentu CO2 na kilogram wyrobu. Dla porównania, średnie emisje gazów cieplarnianych na świecie związane z produkcją aluminium z boksytów wynoszą ponad 16 kg. Podana wartość 3,3 kg to nie nasze chciejstwo. W roku 2022 otrzymaliśmy certyfikat potwierdzony środowiskową deklaracją produktu. Dokument został zweryfikowany przez zewnętrznego eksperta i posiada status europejskiej deklaracji EcoEPD Verified. Ponadto od 2016 roku rejestrujemy ślad węglowy spółki, to jest emisje bezpośrednie i pośrednie gazów cieplarnianych uwalnianych do środowiska. Kwestie klimatyczne raportujemy na portalu Carbon Disclosure Project, międzynarodowej organizacji, która bada poziom świadomości klimatycznej przedsiębiorstw. I to, co stanowi największy powód do dumy, w tym roku otrzymaliśmy certyfikat Performance Standard, spełniając rygorystyczne wymagania Aluminium Stewardship Initiative Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Aluminium. Jest się więc czym chwalić, ale to, co cieszy najbardziej, to efekt w postaci rzeczywistej redukcji emisji. W roku 2022 emisje grupy Kęty w zakresie pierwszym i drugim wyniosły 73 tysiące ton ekwiwalentu CO2 i były aż o 9% niższe niż jeszcze rok wcześniej. Jeśli chodzi o działania służące obniżeniu śladu węglowego, w pierwszej kolejności dokonaliśmy analizy emisji gazów cieplarnianych. Okazało się, że emisje bezpośrednie, czyli gazy odprowadzane z naszych instalacji czy środków transportu, stanowią jedynie 20%. 80% to emisje pośrednie, które związane są z wytwarzaniem zakupionej przez nas energii elektrycznej i cieplnej. Z tego względu skoncentrowaliśmy się na działaniach zwiększających efektywność energetyczną procesów i budynków. Dokonaliśmy wymiany m.in. transformatorów, pomp obiegowych wody chłodzącej. Zmodernizowaliśmy instalacje sprężonego powietrza, oświetlenie na halach produkcyjnych. Działania te nie tylko obniżyły znacząco ślad węglowy, ale i koszty zakupu mediów. Zmieniliśmy ponadto dostawcę energii, wybierając gwarantującego wyższy poziom energii ze źródeł odnawialnych w strukturze paliw. Obecnie chcemy zadbać o własne OZE. Jesteśmy na etapie zabudowy na dachu hali nowych prac instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 500 kW. Instalacja pozwoli zaspokoić część potrzeb w zakresie energii elektrycznej i obniży ślad węglowy. W przyszłości skoncentrować będziemy się na odzysku aluminium, tak aby jeszcze lepiej wykorzystać szanse, jakie daje transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.